Witam szanownych Państwa, nazywam się Jakub Znaniecki, jestem na drugim roku prawa. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przyjechałem do Państwa z Opola, studiuję na Uniwersytecie Opolskim, wraz z ojcem przyjechałem i chciałbym wygłosić swój artykuł na temat zesłania na Syberii Zofii Kiełczyńskiej i służby mojego prapradziadka Jana Króla w armii generała Andersa. Co mnie skłoniło, jakie miałem motywy, też będę do tego się odnosił i się posiłkował też swoim tekstem, którym napisałem. Zaczynając to od takiej fundamentalnej kwestii mojego zdania, że w dzisiejszych czasach jakby historia jest pokazywana zbyt ogólnikowo i za sucho. Dopiero tak de facto na studiach profesor Andrzej Szymański uświadomił mi, że powinna ona być przekazywana na konkretnych przykładach z sensem i pożytecznie, nie zapominając o najważniejszych wartościach, uświadamiając innym, po co uczymy się czegoś, co już było. Oraz też praktyka pokazuje, też na sobie mogę to stwierdzić, że lepiej jakby zapamiętuję historię poszczególnych osób i ich przeżycia i relacje. Musimy znać historię bez wybielania jej, pisać prawdę i tylko prawdę, by negatywne rzeczy nie powtórzyły się w naszym życiu. Uczyć się na popełnianych błędach, przedstawiać historię bez łagodzenia jej, tylko taką, jaką jest. Nie możemy pozwolić na wybielanie się innych państw naszym kosztem i na zakłamywanie historii. Musimy wiedzieć, po co jest nam potrzebna, oddawać cześć wartościom takim jak Bóg, honor, ojczyzna, nie zapominając, że wydarzenia, które minęły, mają również służyć jako przestroga i drogowskaz do lepszej przyszłości. Nie można zapominać o bohaterach, którzy często są zwykłymi i prostymi ludźmi oraz też często skupiamy się na ważnych datach i nazwiskach, zapominając o prostych i najbardziej życiowych przykładach. Również zapominamy też, że wybitne jednostki borykały się z problemami podobnymi, z którymi my teraz mamy styczność. Chciałbym przedstawić jakby skromną historię swojej rodziny ku pamięci moich przodków. Moja praprababcia Zofia Kiełczyńska chciałaby to, co napisała, znaczy prababcia, służyło kolejnym pokoleniom. Ich wspomnienia są dowodem, że wojna jest największą tragedią, jaką może spotkać człowieka. Na przykładzie życia właśnie ich chciałbym przedstawić, czego doświadczyli Polacy podczas II wojny światowej. Inspiracją do napisania artykułu było cierpienie mojej rodziny oraz ludzi, którzy żyli uczciwie, a spotkało ich okrucieństwo wojny tylko dlatego, że byli Polakami. Wszystko zaczęło się o godzinie 5 rano 10 lutego 1940 roku w małej osadzie w Czerlące, położonej w głębi Puszczy Białowieskiej. Głośne dobijanie do drzwi miasta obudziło całą rodzinę. Jan Król, ojciec, otworzył drzwi. Kilku żołnierzy sowieckich z bronią wraz z jednym cywilem Białusinem, służącym za przewodnika, weszli do mieszkania. Oficer NKWD miał listę, na której figurowali przeważnie leśnicy pracujący w Puszczy Białowieskiej. Ojciec rodziny natychmiast był zrewidowany i zmuszony do siedzenia w kuchni. Potem nastąpiła szczegółowa rewizja mieszkania. Szukali broni. Prapradziadek trzymał broń służbową w obiekcie gospodarczym. Na szczęście nie znaleźli jej żołnierze sowieccy. Jan Król pracował jako leśnik, wielokrotnie odznaczany za dobrą pracę i lubiany wśród współpracowników. W dowód uznania i zaufania w czasie organizowanych polowań był przydzielany do najbliższego otoczenia marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta Ignacego Mościckiego oraz innych gości z kraju i zagranicy. Leśnicy stanowili potencjalne zagrożenie, znali świetnie tereny lasów. Żołnierze kazali im się spakować. Mówili, że wyjazd będzie trwał krótki okres czasu, lecz cywil białoruski ostrzegł ich, by brali co się da. Zabrali pościel, odzież i żywność. W Czerlące załadowali całą rodzinę składającą się z Jana i Władysława, Zofii 15 lat, Marysi 14 lat, siostry Haliny 11 lat i Wandy 7 lat na furmanki.
i dowieziono do oddalonej o 10 km stacji kolejowej w Hajnówce. Przed wyjazdem nie pozwolono im pożegnać się z rodziną. W Hajnówce czekał długi skład wagonów bydlęcych. W tych wagonach stali całą dobę. W tym czasie kuzyni ich rodziców przynosili im pożywienie. W jak nieludzkich warunkach wieźli ludzi okrągły miesiąc do miejsca przeznaczenia świadczy fakt, że wiele ludzi zmarło podczas podróży. Szoku psychicznego doznali dorośli i również dzieci. Widać to na przykładzie słów Wandy. Normalny człowiek, a nie tylko dziecko, dostałoby szoku psychicznego. To dziecko nierozumiejące wytworzonej sytuacji, nie rozumiało, co się dzieje, dlaczego jest ciągle zimno, dlaczego nie ma kawałka chleba, dlaczego jedzie wagonem bydlęcym, dlaczego gdy chce zrobić siusiu, to musi to robić do dziury w podłodze, dlaczego jest ciągle głodna, dlaczego gdy chce się pić, to kochana mama i tata siostry nie dadzą nawet kropli wody, a wiadro stoi puste. Dlaczego małe dzieci wyrzucają z wagonów na śnieg? Dlaczego babcie i dziadków wyrzucają z wagonów na śnieg? Dlaczego, dlaczego i dlaczego? Aż to niewinne dziecko nagle pojmuje, że oto wszystko, co było takie piękne, spokojne, nagle znikło. I zamyka się w sobie. Traci poczucie rzeczywistości. Powstaje w tej małej główce pustka. Nie ma niczego. Nic nie rozumie i przestaje mówić. Dostało szoku. Tylko to małe serduszko bije coraz szybciej ze strachu i niepewności, co będzie dalej. Nikt nie przypuszczał, że wywiozą ich aż na Syberię. Funkcjonariusze NKWD stali z bronią przy każdym wagonie. Pozwalali rodzinom na rozmowy, jednak bardzo krótko. Nie traktowali nikogo po ludzku, tylko jak skazańców i przestępców. Małe dzieci prowadzili pod karabinami do ubikacji. U wszystkich przewożonych wtedy ludzi przeważały pytania, co będzie dalej i jak potoczą się nasze losy. Dlaczego tak okropnie nas traktują? Pociąg składał się z 30 wagonów. Zatrzymywał się najczęściej poza stacjami kolejowymi. W szczerym polu wyrzucano trupy z wagonów. W czasie krótkich postojów gromadziła się miejscowa ludność. Nie trudno było zauważyć, że to ludzie bardzo zabiedzeni, głodni i opatuleni w łachmany. Prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, co to są za ludzie, ponieważ najczęściej prosili o kawałek chleba lub coś z odzieży. 9 marca 1940 roku wyładowano moją rodzinę z wagonów na ciężarówki, następnie z ciężarówek na sanki zaprzężone w konie i transportowali dalej wśród gór po zamarzniętej rzece. Zaczynał się następny etap katorgi ludzi w czasie bardzo silnych mrozów i zawiei. Ludzie marzli podczas długiej podróży. Jechali około 250 km od pociągu. Dojechali do wioski Gramatucha, pełna nazwa Nowosybirska Obłaść Krasnojarski Rajon. Ludzie po podróży byli zmęczeni, przemarznięci oraz niepewni dalszego losu. Dzieci płakały, starsi poszukiwali jakiegoś pożywienia. Rozmieszczono po kwaterach około 100 rodzin. W izbach o powierzchni 25 m² tłoczono 3-4 rodzin. Dla ludzi żyjących dotychczas w normalnych warunkach rozpoczęła się prawdziwa gehenna. Warunki były straszne. Śnieg był olbrzymi i mrozy dochodzące do minus 40 stopni Celsjusza. Mężczyźni zmuszeni zostali zaraz do pracy w kopalni złota. Była to praca katorżnicza, a warunki nie do zniesienia. Niektórzy doznawali rozstroju nerwowego i nie byli zdolni do tej pracy. W efekcie czego zabijani byli gdzieś. Podobno do szpitala, skąd nigdy nie wracali. Na miejscu panowała stała kontrola ludzi przez funkcjonariuszy NKWD. Nie pozwalano na oddalanie się dalej niż na 1 km. Co jakiś czas widać było żołnierza na koniu, który obserwował teren oraz szukał na śniegu ewentualnych śladów stóp ludzkich. Nie występowała żadna możliwość ucieczki. Nikt bowiem nie znał terenu, nie wiedział, gdzie i w jakim kierunku może znajdować się jakaś stacja kolejowa. Występowały próby ucieczki, lecz kończyły się niepowodzeniem, bowiem człowiek był po śladach odnajdywany bądź gdzieś w śniegu zamarzł. Rdzenni mieszkańcy, Rosjanie z sąsiednich wiosek, przychodzili do rodzin przebywających na zesłaniu, po kryjomu, z chęcią kupna, szczególnie odzieży. Ludzie dobrzy, ale bardzo biedni oraz zastraszeni. Dobrze to obrazują poniższe słowa. Trudno nam
Było nam wówczas faktem zrozumieć, by rdzenni obywatele tego kraju byli traktowani w tak niegodny sposób, a jednak była to okrutna prawda. We wsi Gramatucha mieszkali ponad 2 lata. W zimie żyło się tam bardzo trudno, domki zasypane śniegiem, niewidoczne z zewnątrz. Odnajdowano je po dymie z komina. W celu wyjścia lub dostania się do domu, mieszkania kopano tunele w śniegu. Jedynym sposobem, by przeżyć, była praca. Starsi i młodzi musieli pracować. Zofia pracowała przy sortowaniu rud złota. Po 2 latach pobytu na Syberii, ku zaskoczeniu, wydano im dokumenty i pozwolono wyjechać. Oczywiście na własny koszt. Od pobytu mojej rodziny do wyjazdu miejscowy cmentarz na górce około wioski bardzo się powiększył. Ludzi mi zmarły mi z wycieńczenia, z głodu i z ciężkiej pracy. W czasie naszego tam pobytu miejscowy cmentarz na górce około wioski bardzo się powiększył. Umierały przeważnie dzieci i ludzie starsi. Przyczyną dużej umieralności był zupełny brak opieki lekarskiej oraz bardzo trudne warunki bytowe. We wrześniu 1942 roku ruszyli w drogę. Małe dzieci bardzo osłabione trzeba było nieść, więc pomagaliśmy sobie wzajemnie. Podróż nasza była bardzo uciążliwa, a do autobusu wynosiła około w granicach 150 km. Szliśmy piechotą. Podróż stanowiła wyzwanie. 7 razy podczas pierwszej wędrówki przechodzili przez rzeki. Do autobusu przeszli 150 km, potem pojechali 100 km. Przejechali. Osłabione dzieci, to jak wspominałem wcześniej, trzeba było nieść, więc rodziny sobie pomagały wzajemnie. Dotarli do obozu Łuku. Myśleli, że są już w niebie. Umieszczono ich w koszarach wojskowych. Po kilkuletnim głodowaniu mogli w końcu się najeść. Skorzystali z wojskowej kuchni. W tym czasie organizowała się Armia Polska pod wodzą generała Władysława Andersa. Najpierw skoszarowani zostali mężczyźni samotni, następnie inni, którzy zgłaszali swoje uczestnictwo do armii. Początkowo był to okres euforii wśród członków rodzin żołnierzy, którzy zaciągnęli się do tworzącej się polskiej armii. Zofia, jej matka i siostry były pewne, że cywile pójdą z armią oraz przejdą na terytorium Iranu i dalej, lecz plany wojskowe tego nie przewidywały. Jan Kruz został zwerbowany do armii Władysława Andersa, lecz jego dzieci i żona musiały dalej iść bez niego. Stało się najgorsze. Po 3 tygodniach Zofię wraz z siostrami i matką załadowano do wagonów towarowych i przetransportowano do Uzbekistanu, do kołchozu nad rzeką Amudarią. Zaczęło się dla nich kolejne piekło. Ulokowano je w Lepiankach, w warunkach trudnych do opisania. Mieszkały tam 2,5 roku. Pobyt można podsumować w kilku słowach. Choroby, głód i niesamowity upał stwarzały jeszcze gorsze warunki niż na Syberii. Szczególnie do rozwoju chorób. Warunki te powodowały takie choroby jak tyfus, malarię i świerzb. Spały na matach na bezpośrednio ubitej ziemi, przy czym myszy były tam plagą. Styl życia miejscowej ludności był bardzo prymitywny. Nie znali wypieku chleba, stosowali wypiek w rodzaju macy, placków przyrządzanych w specjalnych piecach, dołach, uprzednio nagrzanych. Placki te wypiekano na bocznych ścianach pieca. Mieszkałyśmy tam 2,5 roku. Był to koszmar, choroby, głód i niesamowity upał stwarzały jeszcze gorsze warunki niż na Syberii. Z Uzbekistanu znów przewieziono je na Ukrainę, do Zaporoża. Znalazły się w kołchozie, obszarowo bardzo rozległym. Na miejscu panowało nieprzyjazne nastawienie ludności. Uważali bowiem, że ludzie przywiezieni zasłużyli na wywózkę z kraju. Nazywali ich pany Polaczki. Z miejsca zapowiedzieli, że jak chcą żyć, to muszą pracować. Życie nasze nie było tu łatwe. Miejscowa ludność nie była dla nas przyjaźnie nastawiona. Uważali, że widocznie zasłużyliśmy na wywózkę z kraju. Nazywali nas pany Polaczki. W tym miejscu panowała hierarchia władzy na poszczególnych szczeblach. Rządzili despotyczni sekretarze partyjni. Zofia odczuła to, odpierając krzywdzące opinie i zarzuty pod adresem Polski i Polaków, jako panów krzywdzących prostych ludzi. Zdenerwowana, powiedziała rozmówcom, co o nich myśli. Nie zgadzała się, gdy tutejsi ludzie mówili, że po wojnie w Polsce będzie taki sam ustrój jak u nich. Kłóciła się z nimi.
że to niemożliwe. To też było przyczyną jej kłopotów z NKWD. O tych wypowiedziach został zaraz powiadomiony kierownik kołchozu, który wezwał ją i zapowiedział zastosowanie sankcji w stosunku do niej. Wszystko skończyło się jednak szczęśliwie, ale tylko dlatego, iż został on usunięty ze stanowiska kierownika, a następnie następca zlikwidował przygotowane na Zofię akta. Szczęśliwe zakończenie sprawy zawdzięcza również żonie następcy, która darzyła ją sympatią. Po tym fakcie matka zakazała jej wdawać się w jakiekolwiek dyskusje, nawet z szeregowymi pracownikami. Obowiązywał tam rygorystyczny zwyczaj donoszenia wszelkich wypowiedzi niezależnie od ich treści oraz zamiaru. Pracując w tym gospodarstwie, można było obserwować różne zjawiska oraz fakty świadczące o panującej tam dezorganizacji i niegospodarności w jego prowadzeniu. Zebrane prony nie były odpowiednio zabezpieczone. Kołchoz nie posiadał odpowiednich magazynów zbożowych, stąd zebrane ziarno w początkowej fazie magazynowane było najczęściej na świeżym powietrzu, nawet na drogach w warstwach do 30 cm grubości, która po deszczu szybko kiełkowała, tworząc na powierzchni zielony, gruby kożuch. Połowa tego plonu została zmarnowana. Duża część zbóż nie była w ogóle zbierana z pól, bo mimo to nie pozwalano zbierać kłosów, groziło za to zastrzelenie przez strażnika. Do kraju wrócili po latach udręki, głodu i poniżenia 26 lutego 1946 roku. Jak wspomniałem wcześniej, rodzina na pewnym etapie została rozłączona. W wyniku zerwania stosunków dyplomatycznych między ZSRR i rządem polskim w Londynie na tle sprawy pomordowania oficerów w Katyniu, Kozielsku i innych obozach na rozkaz Stalina, żona i córki Jana Króla nie zdążyły wyjechać do Iranu i pozostały w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich aż do 1946 roku. We wrześniu 1941 roku rozpoczął się okres organizacji Wojska Polskiego na terenach ZSRR. Było to wynikiem rozmów, jakie prowadził rząd polski w Londynie z rządem Stalina. Mężczyźni i kobiety idą z ochotą do wojska, nie tylko z nadzieją na szybsze wyzwolenie ojczyzny, ale też możliwość szybszego wyrwania się z sowieckiego raju. Plutonowy Jan Król, żołnierz Legionów Polskich w latach 1918-1921 oraz żołnierz II Korpusu Armii Polskiej w Anglii w latach 1942-1947, syn Jana i Józefy z Gutków, urodził się dnia 16 sierpnia 1898 roku w Łękawicy w województwie warszawskim. Patriotyzm rodziców i otoczenia rozbudził w jego sercu wielką miłość do ojczyzny wolnej, suwerennej i niepodległej. Słyszał o niej tylko z opowieści dziadków i rodziców. Jako młody chłopiec, niespełna 18-letni, bierze z domu własnego konia i zaciąga się jako ochotnik do Wojska Polskiego. W roku 1920 walczy w Legionach Polskich z bolszewikami o wyzwolenie ojczyzny. Ułani to jego najbardziej umiłowani żołnierze, a ulubioną piosenką, którą zawsze śpiewał, była piosenka Legionów Polskich pod tytułem Ułani, Ułani, malowane dzieci. W wojsku w uznaniu za dobrą służbę skierowany zostaje do szkoły podoficerskiej i uzyskuje stopień kaprala. W kwietniu 1942 roku Jan Król wraz z innymi Polakami zostaje wcielony do 11 Baonu 7 Dywizji Piechoty na terenie ZSRR. W maju 1942 roku zostaje przeniesiony do obozu przejściowego, a w grudniu w wyniku zabiegów generała Andersa wszyscy żołnierze zostali przetransportowani do Iranu. W Iranie kazano wszystkim zdjąć brudne i zawszone ubranie, które oblano benzyną i spalono. A żołnierzom wydano nowe angielskie mundury. Z Iranu po wyszkoleniu i uzbrojeniu przejeżdżają do Palestyny, a następnie do Egiptu. Jan Król, jako żołnierz II Korpusu Armii Polskiej, walczy. W 1944 roku przeniesiony zostaje do Parku Materiałowego II Korpusu. Walki z Niemcami są coraz zacieklejsze, ale zwycięskie. W pogoni za uciekającymi hitlerowcami jednostki wojsk polskich przechodzą Afrykę Północną i docierają do Włoch. Wczesną wiosną 1944 roku znajdują się już pod Monte Cassino, a Janci prowadzą zaciekły bój o klasztor, ale hitlerowcy również zaciekle go bronią.
Po wielu dniach ciężkich walk prowadzonych przez oddziały angielskie, australijskie, kanadyjskie i inne przychodzi kolej na oddział 2 Korpusu Polskiego. Jan Król w jednym ze swoich wspomnień tak opowiadał o trudach walk. Była to jedna z tych pięknych nocy Italii. Datę trudno określić, bo w ciągłych walkach traci się rachubę czasu. Prowadziłem kolumnę samochodów z zaopatrzeniem amunicyjnym i prowiantem dla jednostek polskich zgrupowanych pod Monte Cassino. Jako dowódca jednostki jechałem małym łazikiem na przodzie konwoju. Droga była wąska, pełna wyrw po pociskach i odłamków skał, połamanych drzew i gałęzi. Świateł nie palimy, bo Niemcy mają drogę pod obstrzałem. Kierowcy trzymają takie odległości, na ile pozwala widoczność majaczącego przed nim tyłu samochodu kolegi. Niemcy ciągle ostrzeliwują drogę. Od czasu do czasu kolumna musi się zatrzymać, by stoczyć w rów lub przepaść w rak rozbitego wozu. Pod drogi tarasować nie wolno. W pewnej chwili zatrzymałem swój samochód, wysiadłem i poszedłem do tyłu kolumny, bo zauważyłem tam zamieszanie. To chłopcy przeładowują prowiant z rozbitego wozu. Po pewnym czasie, kiedy należało już ruszyć naprzód, wróciłem do swojego wozu, ale zastałem tylko strzępy żelazwa. Kierowca zabity. Wóz spychamy do rowu. Wsiadłem do kabiny następnego samochodu i ruszyliśmy naprzód. Siedziałem w samochodzie i dziękowałem Bogu i Matce Najświętszej za opiekę nade mną oraz modliłem się za duszę kolegów, którzy już nie wrócą do ojczyzny. Po długich i ciężkich walkach, tysiącach zabitych i rannych, Monte Cassino zostało zdobyte. Droga do Rzymu stała otworem. Kapel Jan Król wraz z innymi kolegami wkracza do Rzymu. W dniu 21 września 1944 roku żołnierze polscy otrzymują od papieża akt błogosławieństwa na wypadek śmierci w walkach. Za walkę o Monte Cassino Jan Król otrzymuje krzyż Monte Cassino. Walki z Niemcami trwały. Żołnierze 2 Korpusu wyzwolili Włochy. Rozkazem dowódcy 2 Korpusu nr 106 dnia 24 września 1946 roku plutonowy Jan Król został oznaczony odznaką pamiątkową 2 Korpusu. Minęło 6 lat tułaczki, znoju i trudów. Wraz z okupantem ojczyzny i innych, krajów Europy. Troska o najbliższych i niepokój o ich życie i trudy wojenne wyczerpały organizm Jana Króla. 1 listopada 1946 roku zostaje skierowany do szpitala wojskowego nr 3. W szpitalu przebywa miesiąc, a po wyjściu ponownie wraca do jednostki wojskowej. Polski konsultant generalny potwierdza rejestrację reparacyjną. Jan Król czyni przygotowania do wyjazdu. Był szczęśliwy, że nareszcie po latach tułaczki po Azji, Afryce i Europie wróci do umiłowanej ojczyzny i ukochanej rodziny. Wraca z ufnością do kraju. W dniu 6 maja 1947 roku pobrał swój ostatni żołd oraz odprawę i po uroczystym pożegnaniu przez władze wojskowe i rząd w Londynie wsiada na statek. Do Gdyni przypłynął 16 maja 1947 roku. W porcie został powitany niezbyt przyjemnie, ale mimo to wszyscy byli zadowoleni, że już są w kraju. Radosne chwile w jego życiu zakłóca jednak koszmar ciągłych prześladowań. Oprawcy z bezpieki nie wierzyli byłemu żołnierzowi generała Andersa. Dla nich trud i śmierć żołnierzy to miatyżniki i szpiedzy. Nie było tygodnia, by nie wzywano plutonowego Jana do Urzędu Bezpieczeństwa w Bielsku Podlaskim. Nie przychodziło im na myśl, że żołnierze ci nie byli nigdy renegatami i być nimi nie chcieli. Jan przez ciągłe nękanie i przesłuchania miał 4 zawały serca, przy ostatnim wieku 65 lat zmarł. Żołnierze walczący na zachodzie traktowani byli po wojnie przez nowe władze jako zdrajcy i najwięksi wrogowie nowego ustroju. Byli więzieni i bici w kaźniach UB. Wielu straciło życie, ich rodziny również poddane były ostracyzmowi społecznemu. Gdyby nie poświęcenie tych ludzi, nie byłoby wolnej Polski. Trzeba pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze i powinniśmy codziennie o nią zabiegać i troszczyć się. Polacy walczyli na wielu frontach II wojny światowej, mimo to nie odzyskaliśmy wolności. Po podziałach zostaliśmy w strefie wpływów ZSRR. Polska wolność zaczęła się w roku 1989 po ogólnonarodowym ruchu Solidarności. Był to jedyny pokojowy ruch w świecie, dzięki któremu został obalony ustrój komunistyczny w Polsce.
Do odzyskania niepodległości przyczynił się także papież Jan Paweł II, który twierdził, że tutaj przytoczę również słowa, że demokracja jest środkiem, a nie celem, a jej wartość rodzi się lub zanika wraz z wartościami, które ona wyraża i popiera, oraz że za wolność naszą i waszą ginęli Polacy na różnych frontach świata, ileż ich poległo w czasie II wojny światowej. Walczyli za sprawę słuszną u boku sprzymierzeńców, jednakże wielu z nich nie znalazło dla siebie miejsca w ojczyźnie. Jakże wielu poszło na emigrację. Dziś, kiedy naród nasz przechodzi przez nową próbę, wołamy głośno wobec Ciebie. Matko Jasnogórska, w Polsce nie może brakować miejsca dla Polaków. Dziękuję.